Siema widzowie, jestem na wycieczce rowerowej tutaj. Tutaj budowa świetlicy w Sołtykowie. Będzie już hospicjum się buduje, czyli taki szpital, a tutaj świetlica. Tutaj nawet już świetlica. Koło placu zabaw. Będą mieli blisko. Tutaj ta droga Sołtykowiec 2021. Pod koniec roku została zbudowana, pod koniec wakacji były tam ludzie, pamiętam, ale nie grałem chyba. O, a tutaj Makowiec. Wiatr wieje. O, tutaj grób ten. Oj, za rok będzie okrągła rocznica 80. tego zginięcia. 27-letniego. Samolotnik. Cmentarz. Kolejne leśne krajobrazy. Tym razem makowcu. Tak to wygląda. Farma fotowoltaiczna. I tutaj się zaczyna Skarysze. O, i widać fabrykę w Makowie. Las w Skaryszewie tutaj. Ku czci pamięci, to z 2018 dość się spodziewanie. O, tutaj. O, lotnicze tutaj. Nie widzicie. O, powstaje warszawskie. O, i tutaj zasady w lesie. Orlen Skaryszewy, tutaj jest tutaj Sękacz, dalej jest Podlasia, wcześniej to był Lotos, teraz Orlen, a tam niedaleko jest Żabka. Tutaj Orlen.
Tutaj wspomniana przy Orlenie Zabka w Skaryszewie, no miałem okazję nagrać po meczu Makowa z Kubalem Przewiska, tutaj Paczkowa, i to jest stacja Praga. Praga się mówi na Skaryszew, tak jak na stolicę Czech. Reklama meczu Skaryszewianki z Kępnianką Wrzeszczyn. W tamtym sezonie walczyły awans z Makowem. Niestety Kępnianka zabrała awans Makowowi. Rynek w Skaryszewie tutaj. Jak widzicie, fontanna. Tutaj pizza i kebaby za. O, tutaj te pizza i kebaby. O, teraz podniosę się w górę. O, tutaj kółko, które pomaga ludziom. O! O, za rok będzie okrągła rocznica istnienia, widzicie. Flagi tutaj polskie. Tutaj do zdjęcia, ale nie mam towarzysza, bym zrobił. Anioł tutaj. No a i... O, i tutaj mapa. Tutaj jestem. Maków. O. O, tutaj czczuzłem tam wakacje. Nagrałem z tego odcinek, jak jeżdżę. To taka sama bałupa była też w Iłży i tutaj Iłża. O, na rowery dobre miejsce. Tutaj autobus. Tutaj kościół i trochę msza. A, bo właśnie to jest ten autobus, który powstał w Skaryszewie 1 grudnia. Czekajcie, bo tutaj nie ma pałsek. To już odjeżdża. O, naklejka Radomiaka. Oj, tutaj Radomiak też. Jazdy. Tak się. O, tutaj szlak świętego Jakuba na Mazowszu od Warszawy do Skaryszewa. A tutaj rok jubileuszowy, 2 lata temu. Stadion Skaryszewianki, Skaryszew gra w A-klasie. Oj, tutaj są budowane bulwary nad Koblanką. Jak jechałem, to też były koło Biedronki, ale nie nagrałem, bo się zająłem trasą. Tutaj był w 2020-2022 finał Pucharu Burmistrza, ale nagrałem z tego odcinek, nie nagrałem z tych dwóch odcinków. Makowy był 2021, ale też nie nagrałem, bo wtedy jeszcze nie nagrywałem Makowa. A wtedy zająłem się kibicowaniem. Ławki.
tutaj dla małych, dla juniorskich zespołów, boisko makowe też ostatnio takie zrobili. O, bulwary skarżyły nad rzeką Chobylanką. O, tutaj zmienili herb i tutaj puchary. Co ciekawe, wygrali. O, jest za awans do A-klasy. Ten, co walczyli z Makowem, jeszcze jest za wygranie Pucharu Polski Radomskiego w sezonie 15-16. Jak widzicie. Tutaj biuro NUB-u. O, tutaj trybuny. No, na YouTube wtedy nie nagrywałem, jak powiedziałem, ale wstawiłem na Facebooka i Instagrama. Tutaj było rozpoczęcie trybuny. O, tutaj zapięcie. Polska flaga i gminy Skaryszew. Widok na całe boisko tutaj. Tutaj szkoła. Tutaj na trybunę jako dowód. Szkoła. Skaryszewie tylko Radomiak. Kolejny dowód, że w Skaryszewie są za Radomiakiem. Tutaj to gdzie byłem. Tutaj ta siedziba klubu. Tutaj widok na całe miasto też. Może nie na całe. O, i tutaj ławki rezerwowych. Tutaj siedziałem na trybunach jak grał Magów ze Skaryszewem w październiku 2021. Tutaj. I tutaj dla was takiej perspektywy zrobię. Kolejne trybuny. Takiej perspektywy boisko dla seniorskiej drużyny. O, a tutaj dla juniorów już będę wracał, bo wszedłem na boisko dla młodych i tak to wygląda. Przebitkę zrobię. Tutaj Kobylanka, jak widzicie, rzeka, a tutaj bulwary, które się budują. W Makowie już jestem, a tutaj Rzepak i ulica Średnia. Tutaj stadion najlepszego klubu, jak widzicie, tutaj pole blecze, a tutaj frugo i lody ekipy. Siema! O, widzowie są.
Był w tym filmie stadion Skarszewianki, a stadion Makowa już kolejny raz. Maków nie gra 2 tygodnie, bo gra 2 razy na wyjazdach, a w łaziskach raz. Wczoraj w Kowali, widzę, że Kowala wychowankiem jest Michał Karbownik, ten co. Brighton mu nie wyszło. Grał w Legii, AS Maków. I taka bramka. O, tutaj. Jak to wygląda? O. O, grzyby na Makowie, jak widzicie. Psie grzyby. O, ale zarosło, przydałoby się skosić. Tutaj pole dmuchańców, tych kwiatów, a tutaj...